Szanowni Państwo, witamy serdecznie w kolejnym odcinku słuchowiska politycznego Stan Poburzy. Agnieszka Burzyńska. Andrzej Stankiewicz. Moment wyjątkowy, Joe Biden w Polsce. Jarosław Kaczyński przechodzi do kontrofensywy. Trochę nam brakowało prezesa, on się pojawił w Kijowie, rzucił pewną propozycję. Która chyba jednak nie wejdzie w życie, na ten temat też będziemy rozmawiać, ale prezes udzielił dwóch ważnych wywiadów: ważnych, bo dają one nam podstawy do naszej ulubionej egzegezy słów prezesa. Cała trzecia część będziemy dokonywać egzegezy, ale wcześniej prezes będzie się pojawiał w częściach pierwszej i drugiej, bo my potrzebujemy prezesa. I pożegnamy też jednego z naszych ulubieńców. Ym, okazało się, że Piotr Nowak, o którym. Tu w stanie poburzy dużo mówiliśmy jako konkurenci dla Matą Morawieckiego. Po raz kolejny okazało się, że otoczenie pana premiera darzy nasz podcast y, szczególną y, sympatią i postanowili zawczasu pana ministra Piotra Nowaka po prostu ściąć. No, to miał być Morawiecki 2.0, y, Nie będzie Morawieckiego 2 :0. szczegóły, kulisy bardzo intrygujące. W stanie poburzy już za chwilę. zapraszam serdecznie. Stan poburzy. Szanowna Agnieszko, Joe Biden w Polsce udało się obozowi władzy. Nie chcę powiedzieć, że dzięki wojnie w Ukrainie, bo to zupełnie zmieniło geopolitykę. Natomiast no, tak czy inaczej, wojna w Ukrainie spowodowała to, że Joe Biden, który nie chciał mieć najlepszych relacji z obozem władzy w Polsce, wywodzi się z demokratów amerykańskich, bardzo krytycznych wobec działań Prawa i Sprawiedliwości, przyjechał do Polski. Spotkał się tutaj z amerykańskimi żołnierzami, spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Były nawet pogłoski, mogę Państwu powiedzieć, kiedy Biden przyleciał w piątkowy wieczór do Rzeszowa i tak koło 18 miał przylecieć do Warszawy. Były plotki, że to nie jest tak, że ono po 18 przyleci do Warszawy, tylko że wieczorem gdzieś przy granicy spotka się z prezydentem Zeleńskim. Do takiego spotkania nie doszło, ale ministrowie, dwaj ważni ministrowie ukraińscy przyjechali z kolei do Warszawy, spotkali się tutaj ze swoimi odpowiednikami od spraw zagranicznych, od obronności amerykańskimi i z prezydentem Joe Bidenem, więc to jest tak czy inaczej historyczna wizyta, powiem państwu tylko jeszcze na marginesie, że... Kiedy tylko kilka tygodni temu rozmawiałem z kilkoma ludźmi, prezydenta Andrzeja Dudy, którzy bardzo starali się o zorganizowanie tego przyjazdu, to oni bardzo sceptyczni, mówili, że generalnie Biden nie lubi jeździć, nie lubi się poruszać. To już była wojna, że raczej przyśle Kamala Harris, przyjechała wiceprezydent Kamala Harris, zaraz potem przyjechał Joe Biden. To jest sygnał dla Putina. To jest sygnał dla, dla Putina i rzeczywiście najpierw przyjechała Kamala Harris i ona miała jakby rozpoznać sytuację i z tego co ja wiem, Joe Biden bardzo chciał się spotkać z prezydentem Zełęskim, że były takie nawet przymiarki, plany właśnie o tej, o tej wspomnianej granicy, o której mówiłeś, no ale uznano, że to by było zbyt jednak niebezpieczne. sama ta Sam, no, sam ten przyjazd też nie, nie, nie był... Nie, 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 był bezpieczny, no ale mógłby być mógłby się okazać zbyt niebezpieczny, dlatego zrezygnowano, ale rzeczywiście on się spotyka z dwoma ważnymi ministrami tutaj w Warszawie. No, więc chcemy czy nie chcemy wojna zmieniła wszystko i zmieniła też sytuację ekipy rządzącej, która rzeczywiście narobiła się nad tym, żeby przed wojną no zepsuć te stosunki pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. One chyba wtedy nie były nigdy tak złe, jak jeszcze w listopadzie czy nie w grudniu. Chcę, w, 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 drodzy Państwo, oprócz Państwa, m, którzy są naszymi wiernymi słuchaczami i Widzami oglądają nas też towarzysze z TVP regularnie i z innych prorządowych ośrodków dezinformacyjnych. Nie chcemy wypominać, co Joe Bidenie po jego zwycięstwie te wspomniane ośrodki mówiły i o jego kondycji, i o jego polityce. Teraz tak naprawdę to jest kluczowy człowiek, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i dlatego tutaj przyjechał, no bo... Chcę wysłać sygnał do Putina. Dlaczego chcę wysłać sygnał do Putina? To jeszcze zaraz porozmawiamy, bo Putin wysyła sygnały do Polski, jak się okazuje, ale no, to jest ważne historyj, jeżeli on przyjeżdża na szczyt NATO do Brukseli. Ogłasza tam w porozumieniu z Komisją Europejską plan współpracy energetycznej między Stanami a Brukselą, czego przez lata nie dawało się robić, bo Amerykanie bardzo długo reglamentowali na przykład eksport surowców swoich, a teraz okazuje się, że Amerykanie są gotowi do większego zaangażowania na rynku energetycznym w, w Europie po to, żeby Europa się uniezależniała od surowców z Rosji, no to jest bardzo ważny sygnał, a potem zaraz przylotuje do Warszawy. To też jest ważny sygnał. Ważny sygnał, ale ja mam trochę niedosytu po, tym, po tej wizycie Joe Biden w Brukseli po szczycie NATO i przede wszystkim po szczycie Unii Europejskiej, gdzie on się spotkał również z przywódcami unijnymi, bo było takie oczekiwanie, że amerykański prezydent będzie potrafił docisnąć partnerów z Europy w sprawie sankcji. O, o tym przede wszystkim mowa i że jednak Niemcy, że jednak w jakiś sposób popchnie Niemców, Francuzów, no tych, którzy są niechętni do zaostrzania tych sankcji, a właściwie do ich załatania, bo one są dziurawe w tej chwili, że on na nich naciśnie. Nic takiego się nie wydarzyło, nie było w ogóle o tym, o tym mowy. Stąd taki mój mały niedosyt. Proszę Państwo, Przejdźmy do tej części, która dotyczy bezpośrednio Polski, czy relacji Polski z Rosją w kontekście Ukrainy. W miejącym tygodniu kilka wydarzeń miało miejsce istotnych. Przede wszystkim Polska wydaliła, tak sobie liczę w pamięci, ile już nie minęło, pięć dni, dała tak zwanym dyplomatom rosyjskim, czyli 45 ludziom udającym dyplomatów, a tak naprawdę prowadzącym siatkę szpiegowską. Jako pracownicy ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie Polska dała im 45, 45 ludziom dała maksymalnie 5 dni na opuszczenie kraju. Punktem wyjścia było zatrzymanie, takie zatrzymanie, o którym się dowiedzieliśmy, Agnieszko, z kilkudniowym opóźnieniem urzędnika stołecznego ratusza, który pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego, w wydziale archiwalnym pracował Ym, i został zatrzymany i, yy, i sąd go aresztował jako podejrzanego o działalność szpiegowską. Ym, zazwyczaj jest tak, że jak się ujawnia tego typu informacje, no to po to, żeby pokazać, dlaczego się potem dyplomatów wyrzuca. Powiem państwu, że dzień przed... Yy, wyrzuceniem tych dyplomatów rosyjskich, przed wezwaniem ambasadora Rosji, zresztą bezczelnego typa, do MSZ-u, wiceminister spraw zagranicznych Martin Przydat, się z nim spotkał, żeby mu to oznajmić, ale oni już wiedzieli oczywiście, że będą wydalenia, dlatego, że wiedzieli, że zatrzymali ich człowieka, tego szpiega. Dzień przed tą wizytą w MSZ, na terenie Takiego wielki, w takim wielkim kompleksie ambasady rosyjskiej w samym centrum Warszawy, niedaleko kancelarii premiera, niedaleko Ministerstwa Obrony Narodowej, niedaleko Belwederu, zaczął się unosić dym. Symbole są dzisiaj bardzo ważne. Nie chodziło oczywiście o tym, takie jak przy wyborze papieża, tylko bardziej chodziło o to, że to budziło takie analogie, jak sytuacja w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Kijowie, tuż przed atakiem Rosji, gdzie też palono dokumenty. Nie wiemy oczywiście dokładnie, czy to oni palili dokumenty, czy nie, czy sobie robili z nas jaja, czy nie, czy sobie po prostu dogrzewali się może im było zimno. W każdym razie to budziło dość chłodne skojarzenia, ale tak czy inaczej ci ludzie zostali wyrzuceni i teraz. Mogą państwo, y, znaczy po pierwsze, musimy oczekiwać retorsji, no bo Rosjanie też pewnie będą tak, tak, no Tylko, że jest jeżeli wydają 45 Polaków, to nasza placówka w Moskwie przestanie istnieć. Na pewno te relacje są y, w tej chwili złe i dlatego też Biden tu przyjeżdża. To znaczy, my jesteśmy absolutnie w tej chwili, jeżeli chodzi o przerzucanie broni, jeżeli chodzi o parcie, my, polskie władze, ale też wspierane przez opozycję, jeżeli chodzi o. Popieranie sankcji dalszych, o rezygnację z kontraktów gazowych, na ropę, i tak dalej. My jesteśmy w awangardzie, więc w tym sensie nie jesteśmy jakoś politycznie, przynajmniej na razie, na celowniku Putina, i, no, i ta sytuacja z 45 towarzyszami jeszcze zaogniła te relacje. Zaogniła, i ale to, no, ale to po pierwsze nie było wyjścia, tak? to znaczy, jeżeli, jeżeli odkrywasz i to już. No, Widać to, że masz siatkę szpiegowską, no to, to co możesz zrobić? No, liczyliśmy się z tym, że z Moskwy też zostaną nasi ludzie wydaleni. Tak jak mówisz, nie będzie tam istniała żadna... I są są, są żadna... zawsze możliwości. Czy znaczy, w języku dyplomacji jest tak, jeżeli masz namierzoną siatkę szpiegowską, to ją obserwujesz, bo z drugiej strony wyrzucenie tych ludzi to ryzykujemy tym, że przyjadą nowi i będą tworzyć siatkę od nowa, a my jej nie będziemy znać. Natomiast sytuacja jest prawdopodobnie taka, taka jest też sugestia Polskiego msz że na miejsce tych 45 towaryści po prostu nie zostaną przyjęci żadni nowi. To znaczy, no tak. ambasador Rosji nie dostanie pozwolenia na sprowadzenie kolejnych pracowników na ich miejscu. Pracowników, na ich miejsce, a zatem to jest po prostu zmniejszenie obsady tej placówki dyplomatycznej. Ambasador jeszcze zostaje, ale są tacy w obozie władzy krewcy, jak korespondowałem z politykami że Którzy, Którzy chcieliby jeszcze Ambasadora wyrzucić. No wiesz, ambasador jest rzeczywiście wyjątkowo bezczelny i ale wyjątkowo. On specjalnie robi, prowokuje nas. Natomiast z punktu widzenia stosunków między dwoma państwami na no wyrzucenie ambasadora byłoby po prostu de facto zerwaniem relacji, więc nikt tego nie robi. Natomiast ciekawską mogą Państwo powiedzieć, no dlatego tam. Tam siedział facet w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. I co on tam tam robił? Robił. Kto się, tam robił? Kto się rozwił, kto się nie kto rozwił, się rozwił, to rodził, ma intercyzę. Tak. Proszę Państwa, to, to po pierwsze nie tak, to znaczy, tacy niepozorni goście, a ten facet był taki niepozorny, tu pracował raz w jednym urzędzie dzielnicowym, potem w drugim urzędzie dzielnicowym, gdzieś tam w urzędzie y, y, miejskim stanu cywilnego. W ratuszu głównym, jaki yy, nie zwraca uwagi. Z jednej strony miał podobno dość trudny charakter, dlatego właśnie raz go zesłali tu raz tu, ale z drugiej strony też nikt go no, jakoś szczególnie dobrze nie znał. Gdzieś tam sobie siedział i przerzucał te papierki. <laughs> Tylko jest kilka problemów w związku z tym. Znaczy, taki, tacy, tacy goście są najbardziej użyteczni. Dlaczego? No bo on miał dostęp do danych osobowych. Pamiętają Państwo, kilka lat temu jeszcze było tak, że jakąkolwiek sprawę urzędową, jakiś. Urodzenia, zgonu, ślubu trzeba było załatwiać w tym konkretnym urzędzie, gdzie mieszkamy albo gdzie jesteśmy zameldowani. W tej chwili jest tak, że możemy w dowolnym miejscu w Polsce to zrobić, prawda? A to znaczy, że urzędnik stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce ma dostęp do całej bazy. Wszystkich obywateli, to raz, ale no to mogliby go wsadzić, załóżmy, w Legnicy, gdzie były kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, duże jednostki rosyjskie, albo w innym dowolnym mieście. Otóż nie. Otóż jest tak, że ten Urząd Stanu Cywilnego w Stołecznym Ratuszu ma jedną wyjątkową rzecz. Otóż znajdują się tam, szanowna Agnieszko, dokumenty, tak zwane księgi nadburzańskie. Są to księgi gromadzone kiedyś w parafiach w i innych, w innych znaczy w parafiach katolickich albo innych organizacji religijnych przed. II wojną światową, gdzie nie było do centralnego, w II RP nie było centralnego systemu rejestrowania ludzi, no się rzeczy, no nie było komputerów, prawda? Nie było też takiego archiwum, które po prostu zbierało dokumenty, więc w parafiach to było rejestrowane. I po zmianie grani w 1945 roku te wszystkie księgi no, zostały zabrane z tych parafii, z jakichś wspólnot prawosławnych, z gmin żydowskich. I one gdzieś musiały trafić. I one trafiły do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. No to jest logiczne, tak? Że w mieście. I o co chodzi? Na bazie tych dokumentów, jak się ma do nich dostęp, no one nie są dostępne szerzej. Czyli tylko w Warszawie można je sprawdzić. Można stworzyć fałszywe tożsamości, na przykład, żeby kogoś wykreować jako repatrianta. Czyli kogoś można wykreować jako repatrianta ze Wschodu. Tworząc mu fikcyjną tożsamość jako członka rodziny, na przykład sprzed II wojny światowej, jako jakiejś polskiej rodziny, i ściągnąć go tutaj jako repatrianta, podczas gdy on będzie agentem, na przykład. Więc w tym sensie użyteczność tego gościa była bardzo duża dla, dla Rosjan, no bo mógł pomóc tworzyć fałszywe tożsamości. Czy pomógł, tego nie wiemy, ale na pewno był człowiekiem niebywale istotnym. Dobrze, szanowna Agnieszko, i. Jeszcze mam jeden element, który dotyczy sytuacji już wewnątrz polskiej związanej z, z wojną w Ukrainie, doszło do spotkania liderów obozu władzy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, z przedstawicielami formacji opozycyjnych. No, mieli gadać o zgodzie. Zawsze jak są jakieś sytuacja zawierucha no, w Ukrainie, tak jak w 2014 roku, no, to władza robi spotkanie z opozycją. Wtedy platforma robiła z pisem. Tylko Teraz nawet... PiS zrobił z Platformą i innymi partiami. Co z tego wynika, Szanowna To, tak było. to Tusk, nie, nie, nie było tak zorganizowane, żeby absolutnie o tej zgodzie nie można było mówić, gdyż padła tam propozycja zmiany gdyż? konstytucji. Tak? I to jest zresztą zaskakująca propozycja przedstawiona przez rzecznika rządu równolegle wtedy, kiedy ci liderzy tam siedzieli w kancelarii premiera, rzecznik rządu przedstawiał w mediach propozycję. Nie, nie, nie chciałbym użyć takiego sformułowania, że przyłożyli trochę taki smoking gun do skroni opozycji, trochę ją zmuszają. Czyli my, my to słyszymy od pana, my politycy opozycji, słyszymy to od pana premiera, pana Wszystko, prezesa Oferta, tak. a jednocześnie rzeczy Rządu znaczy, mówi to, jeszcze, to jeszcze, wszystkim oczywiście, no, w tym samym no, czasie na zewnątrz. Tak? No, nie jest to delikatnie eleganckie. Jest inna rzecz. Tam padła propozycja zmiany konstytucji, tak? łącznie z takim szantażem później wyrażonym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Poczekaj, drodzy Państwo, posłuchajmy Pana Prezesa. Pan Prezes mówi, kim są ci, którzy Konstytucji zmienić nie chcą? Posłuchajmy. Chodzi o regury konstytucyjne, o te balcerowiczowskie wpisy do Konstytucji. No bo balcerowicz odgrywał też wtedy znaczną rolę, kiedy Konstytucja była przygotowywana, których nie chcemy kwestionować w całości, ale chcemy, żeby. Te sumy, które są wydawane na potrzeby obronne, nie były zaliczane do tych 55. To jest tak zwany próg ostrzegawczy, a później 60 to jest ten ostateczny próg, którego przekroczenie wymagałoby natychmiastowego zrównoważenia budżetu, a więc no, bardzo daleko idących cięć albo ogromnego podniesienia podatków, czyli potężnego uderzenia w, właściwie we wszystkie dziedziny życia. I dlatego hmm, chcemy. By tutaj konstytucja została zmieniona, natomiast no, proszę pamiętać, że my nie możemy zrobić tego sami. Musimy to zrobić przynajmniej z dużą częścią opozycji. Właśnie tej sprawie było poświęcone spotkanie w ostatni poniedziałek. Spotkanie, które nie przyniosło jakiegoś jednoznacznego wyniku ale my chcemy przedłożyć te zmiany bo jeżeli ktoś chce w tym momencie pomóc a nie przeszkadzać temu wszystkiemu co my musimy uczynić po w dziedzinie zbrojeń no to powinny te zmiany poprzeć a druga kwestia to jest kwestia konfiskaty majątków rosyjskich w Polsce no to jest coś, co gdybyśmy to przeprowadzili bez zmiany w konstytucji, byłoby z tą konstytucją sprzeczne. My nie chcemy łamać konstytucji, i w związku z tym chcemy tutaj pewien wyjątek odnoszący się do sytuacji nadzwyczajnych, a między właśnie wojennych, prowadzić. Bo ta konfiskata to też jest jeden z elementów nacisku na Rosję, by ona zaprzestała agresji. No, to jest droga do ratowania życia ludzi, e, w tym dzieci, e, kobiet, m, ludzi bezbronnych, cywilów, e, którzy dzisiaj giną na Ukrainie. No i każdy, kto nie będzie chciał podnieść ręki za tą zmianą, no to będzie po prostu jakoś się tam do tych zbrodni dokładał. T Trochę to powiem ci, Agnieszko, mm, właśnie. Czy utrudnia rozmowę o zmianie konstytucji, czy otwiera drogę? Mówiliśmy już państwo, że PiS na przykład ustawę obronnościową za ustawą o broni ojczyzny. No trudno głosować przeciw. Teraz ktoś, kto nie popiera zmiany konstytucji jest po prostu taki, współodpowiedzialny no, za no zbrodnie na Ukrainie. Właśnie tak chciałoby się westchnąć po prostu, bo to jest takie typowo prezesowe trochę i to się przekłada w tej chwili na całą tą ekipę. No, ta propozycja nie była po to, żeby, żeby mówić tutaj o zgodzie. Do tych rzeczy, do których tam używa pan prezes, czyli do wzmocnienia finansowania armii, nie jest potrzebna zmiana konstytucji. Podobnie jak do odebrania jakiejś nieruchomości rosyjskich, które też mają być pretekstem do, do tej zmiany konstytucji. Słuchaj, powiedz mi tak. Dwa lata tu z państwem rozmawiamy, już chyba ponad. I nie. czy kiedykolwiek Jarosławowi Ale... Kaczyńskiemu konstytucja w czymkolwiek przeszkadzała? Nie. Znaczy, jest. Ale... Panie prezesie, ma pan panią Julię. Umówcie się na pierogi kiedyś zwane ruskimi, teraz w moim sklepie osiedlowym zwane galicyjskimi. Umówcie się na pierogi galicyjskie z okrasą i ustali pan z nią, że polska konstytucja nie zabrania nam budować silniejszej armii nie zabrania nam zamrażać albo konfiskować majątków rosyjskich oligarchów. Przecież ma pan szybką ścieżkę. Po co pan tę konstytucję? Znaczy ja politycznie rozumiem, bo to chodzi o dociśnięcie opozycji, dojechanie jej, powiedzenie, że jest antypolska, odpowiada za zbrodnie na Ukrainie, ale no... Nie korzystajmy, czy inaczej, umiarkowanie może korzystajmy co, z tej. Nawet ja się nie spodziewam takiego giną, uderzenia, takiego łomem polityki. albo bejsbolem, bo jak myśmy mówili w zeszłym stanie po burze o tym, że właśnie PIS się szykuje do takiej ofensywy i do takiego dojeżdżania opozycji, no to powiem Ci, że nie wpadłam na to, że padnie Dobrze, propozycja zmiany konstytucji. Pana, ale to... Dobrze, ale wiesz, to posłuchajmy drugiego pana. Drodzy Państwo, bo jakby... Yy, niestety, chęć do, na, za, do okładania się tą wojną, czy czynienia sobie przytyków albo atakowania się, ob, obciążania się odpowiedzialnością jest po, po dwóch stronach. Marszałek Senatu Tomasz Grocki nagrał pięknym języku. Nagrał wystąpienie, które umieścił w mediach społecznościowych. Ona jest adresowana do deputowanych do ukraińskiego parlamentu i zawarł tam takie oto słowa. Sankcji powinny być. Buty pownymi i nieuchylnymi. to ja powinien wybaczyć się przed wami za to, że niektóre kompanii hanebno, prowadząc swoje działalność w Rosji, że jak i wcześniej przez Polskę idą tysiące czy do Białorusi i dalsze, że urząd prowadzi importować rosyjskie wochylia i nie może zamrozić aktywy rosyjskich oligarchów. Takim czynem z neprzymiernym licemierstwem my podtrzymujemy nawet w sprzecz namierom finansować zloczynny reżim, jaki wytracza otrzymanych rosy na wbywstwo niewinnych ludzi. No i w związku z tym yy, wystąpieniem Naprawdę, to, to nie jest mówiąc najdelikatniej mądre, co powiedział marszałek Tomasz Grodzki, W związku z tym, wystąpi Tusk. z kolei o jego odwołanie z Obroni stanowiska go. marszałka no. Senatu. No ale pewnie go, to, to tym bardziej go mocno będą go bronić. My się teraz zajmujemy tym, że chcemy zmieniać konstytucję, chociaż nigdy Kaczyńskiemu konstytucja szczególnie nie przeszkadzała, po to ma panią Julię. A z drugiej strony będziemy się zajmować odwoływaniem Grockiego, co i tak nie nastąpi. No, musielibyśmy to No wypikać. wróciła, no wróciła wojna, wróciły barykady, tak jak zapowiadaliśmy niestety. Ale nie, nie zostawią tych mówimy, to... walczących, dzielnych Ukraińców, niech sobie wa niech walą się łomami na krajowym rynku używając krajowej amunicji. Nie sięgajcie po tę amunicję ukraińską. To prawda. Drodzy Państwo, ale prezes się odezwał też w innych kwestiach, bo to jest polityka. Oni się nawalają, nam się to nie podoba, ale, ale nie tak wiem, będą rozmawiać. To robić. widziałeś właśnie jeszcze tak przy konstytucji będąc, jak prezes zaczął dbać o konstytucję, powiedział, że my nie możemy łamać konstytucji, że absolutnie on się nie może zgodzić z tym. On też powiedział, drodzy Państwo, że Unię Europejską trzeba zmienić i. Yy... I on ma takie marzenie, żeby Unia była praworządna. Po prostu mu to wystarczy. Dobrze, drodzy Państwo, wchodzimy już trochę w egzegezę Jarosława Kaczyńskiego. Już nie możemy się doczekać tego, o czym się zajmiemy w części trzeciej, która będzie wyłącznie poświęcona prezesowi. Nam go brakowało. Ewidentnie on wskazuje kierunki, wytycza cele. Natomiast mówi rzeczy też niebywale istotne, które wpłyną na nasze bieżące życie. Jednak poproszę zobaczyć, co mówi Jarosław Kaczyński. Po pierwsze. W wywiadzie dla Gazet Orlenu Ym, powiedział, że nie odmawiamy, jak ktoś chce nam pomóc, ale mamy zasadę żadnych relokacji. Pamiętają Państwo, o czym rozmawialiśmy? To znaczy, że jeżeli w Polsce będzie kilka milionów uchodźców z Ukrainy, nie dwa, ale cztery, pięć, to my po prostu, wbrew temu, co twierdzi prezes Kaczyński, że zbudował cudowny kraj. I wszystko jest fantastycznie. My sobie jako państwo po prostu z tym nie poradzimy. Dlatego kraje zachodnie oczekiwały, że wystąpimy do Brukseli z pro prośbą, podobnie jak inne kraje, jak Węgry, jak Słowacja, jak Rumunia, inne kraje unijne, z pro prośbą o relokację, czyli stworzenie systemu. Y Takiego, żeby część tych krajów unijnych, zachodnich wzięła Ukraińców. W tej chwili oni mogą jechać na przykład do Holandii czy do Niemiec, ale jest logiczne, że zostają w Polsce, bo mają tutaj znajomych, bo to jest, kulturowo jesteśmy im najbliżsi, jest niedaleko. Bariera bo prostu, językowa tak. jest o wiele mniejsza. I Kaczyński mówi w tym wywiadzie żadnych relokacji. Jak ktoś chce tu zostać, to zostaje. Czy prezes bierze odpowiedzialność. Za to, jak będzie na przykład ostrzej na tej Ukrainie albo dłużej potrwa wojna, i Putin wiadomo, jaką ma teraz metodę. Nie udała mu się taka, pr taka prosta operacja bliskry militarny, to atakuje cywili. No to cywile będą uciekać do Polski. Prezes mówi, chcą zostać? Niech zostają. Chcą wyjechać, niech wyjeżdżają. Nikogo nie zmuszamy do niczego. I druga zasada, nie będziemy się prosić. Nie chodzimy po prośbie. <laughs> Duma narodowa, akurat w takiej sytuacji okazywanie dumy narodowej. Y ja bym znalazł inne słowo. Solidarność. Jest takie słowo solidarność. To nie jest tak, że my prosimy o pomoc, że żebrzemy. Jest tak, że my pomagamy, my okazujemy solidarność wobec Ukraińców, więc prosimy, żeby inne kraje pomogły nam tę solidarność. Wypełnić. Ko kończę ten cytat, Agnieszko. Uważamy, że należy nam się jakaś pomoc, ale po prośbie nie chodzimy. Jesteśmy państwem w zupełnie dobrej kondycji. Przeszło trzy razy bogatszym niż na początku lat 90. i przeszło trzy razy bogatszym niż Ukraina, licząc na głowę mieszkańca. Prezesie, cieszę, cieszę się, że dostrzegłeś, rozumiem, że to po sześciu czy siedmiu latach Twoich rządów, że nie jesteśmy krajem w ruinie. Ale odłóżmy to na bok, bo to jest takie delikatne przypominanie linii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie relokacji. Agnieszka, prezes się o to starać nie będzie, bo nie będziemy chodzić no jak dziad musiałby, proszalny. Bo musiałby się przyznać do błędu, tak? I do tego, że w 2015 roku mówiliśmy zero relokacji, kiedy kraje południa walczyły z imigrantami i walczyły z tą falą. I wtedy prezes twardo mówił nie. Dzisiaj mógłby oczywiście, nawet nie musiałby się przyznawać do błędu, mógłby przejść nad tym do porządku dziennego, że jednak ta relokacja jest nam potrzebna. Bo jeżeli będzie... Większa ta fala, o czym też mówiliśmy w poprzednim stanie po burzy, no to my już sobie nie poradzimy. Zresztą już widać, że, że zaczyna brakować pewnych rzeczy, że w niektórych miejscach skończyły się nawet, skończyło się nawet jedzenie, tak? Że, no, że po prostu, że to nas jednak przerasta, że to był piękny zryw tak, obywatelski i on trwa i będzie oby trwał jak najdłużej. Jest taka. Ale niestety. Pozwolisz nie... przerwać fragmentem egzegazy. Prawda jest taka, że to, co się dzieje, byłoby absolutnie niemożliwe bez państwa. Ale nie bez państwa. Bez państwa kierowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezes, co prawda, dostrzega błędy czy zaniedbania. Nie jest na pewno idealnie, ale jest na pewno bardzo dobrze. I to wcale nie oznacza odbierania zasług Polakom. Polacy są cudowni, ale bez państwa by się nie udało. Wie Drodzy Państwo. Znaczy, formalnie państwo po prostu zniosło granicę polsko-ukraińską i wpuszcza ich ludzi tutaj. No to do jakiegoś stopnia po prostu decyzja państwowa. Ale co by się stało bez, bez pomocy nas wszystkich? Naprawdę państwo jest najważniejsze w tym systemie? Znaczy, w myśleniu Jarosława Kaczyńskiego być może tak. Tak, tak, ale... tak. W myśleniu Jarosława Kaczyńskiego tak, bo prezes myśli takimi kategoriami właśnie, że przecież kto dzisiaj, dzięki komu PESEL są nadawane Ukraińcom? Tak? No dzięki państwu, tak? Rząd wysłał te maszyny do odcisków palców, więc tu jest państwo, tak? Samorządy bez państwa sobie nie dawały z tym rady, bo nie mogły po prostu rozpocząć nawet tej akcji. I to jest myślenie. No, prezesa i prezes nie potrafi się przyznawać do błędów, to wiemy tak i do żadnej błędnej koncepcji, więc prezes w, z kolei w drugim wywiadzie w wywiadzie do polskiego radia 24 powiedział, że on oczywiście rzucił ofertę, że zaproponował udział sił NATO. Już mówił konkretnie o NATO, w operacji pokojowej w Ukrainie, powiedział wprost, że ta oferta została odrzucona. Więc on wiele od Amerykanów a ja nie jeszcze, oczekuje. A ja ale jeszcze jedno... dzisiaj usłyszałam, że wcale nie jest odrzucona. Wiesz, Wiesz co prowadzący program trochę. Te rozmowy trochę się zdziwił, bo też słyszał, że prezydent Andrzej Duda namawia do tego Joe Bidena, ale Jarosław Kaczyński powiedział wprost, że oferta została odrzucona. Prezes, Prezes w takich zaskoczył. wywiadach mówi, mówi szczerze, a zatem myślę, że możemy przestać o tym myśleć jako o realnej ofercie. Natomiast Kaczyński mówi jednocześnie, że trzeba pokazać wartość wobec Putina. No to jest taka linia, którą reprezentuje nie tylko on, zresztą kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast powiem Państwu, że. Tam dużo straszenia się oczywiście pojawia, w, w, zwłaszcza w, na kanałach internetowych, pojawił się taki na, takim, na telegramie na Ukraina Online nowości Wajna jest taki kanał dość popularny. Proszę wybaczyć mój rosyjski, bo on nie, nie jest perfekcyjny, jak Państwo widzą, moje języki kuleją, może nie tak, jak u niektórych polityków obozu władzy, natomiast natomiast tam się pojawił taki komunikat, Yy, który brzmiał mniej więcej tak. Nasz istocznik w dyplomatycznych krugach сообщuje, że Rosja po zakrytym kanałami, pierdała sygnał Polsce, że gotowa nanieść prewencyjny udar krupnym polskim gorodami. Co to znaczy? To znaczy, że według tej Informacji z kręgów dyplomatycznych. Rosja zamkniętym kanałem przekazała do Polski takie ostrzeżenie, że jest gotowa zaatakować duże polskie miasta, jeżeli, tutaj są wymienione warunki, jeżeli Polska będzie nadal prowadziła antyrosyjską kampanię na Ukrainie, będzie podburzała NATO i jeżeli będzie a, a także podwiżaniem po, yy, inicjatywy wchoda swoich mirotworców. Te wchoda mirotworców, to jest właśnie oferta Jarosława Kaczyńskiego. Mirotworcy, to w tym roz, języku rosyjskim, to są takie oddziały, które są niby pokojowe, a tak naprawdę mają po prostu za zadanie kontrolować sytuację, więc czy to jest wiarygodne? Drodzy to, to, Państwo, podchodźmy do tego z dystansem, natomiast ja rozmawiam z Pawłem Kowalem, zresztą Agnieszka też niedawno rozmawia z Pawłem Kowalem, pytałem go o to. On mówi, że nie da się wykluczyć, że Rosjanie takie sygnały wysyłają, bo ich intencją jest zastraszanie. Tak. Przede Więc wszystkim. Więc nie da się wykluczyć, że oni coś takiego robią. Ale to, że coś takiego robią, to nie znaczy, że coś takiego zrobią. A zatem należy podchodzić do tego z dystansem i. Wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda podchodzi do tego z dystansem. To jest to jego, ta jego słynna reakcja. Nie wiem, czy pan prezydent czyta kanał Ukraina Online Nowości Wojna. Biorąc pod uwagę, że jest nieco starszy ode mnie, też miał pewnie język rosyjski w szkole, więc pewnie trochę zrozumiał. Prezydent reaguje od tak. Może nie będzie to jakoś bardzo polityczne, ale to jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie. Zresztą nie strasz, nie strasz. Drodzy państwo... Ym... Właściwie powinniśmy Marsza Pogrzebowego zagrać. I Mówię to bez kpiny, bo umarł Polski Ład, szanowna Agnieszko. Rząd ogłosił kole kolejną długo. wersję. Nie wiem, którą, proszę się wybaczyć. Mam nadzieję, że ta będzie lepsza poczekaj, dla państwa. Ale to w ramach tarczy teraz antyputinowskiej ogłaszał. Czy to jest nowy Ład? Nie, to jest... Yy, yy, to jest... Turbo Ład. Polski, Polski Ład. Polski. Jeszcze bardziej Polski Ład. Najbardziej Polski Polskie. Ład, chociaż może nie najbardziej, może jeszcze będzie parę jeszcze bardziej Polskich ładów. W każdym razie Polski Ład, który Państwo już pewnie śledzą, to zlikwidacja ulgi dla klasy średniej, zmiana zasad odliczania łatki zdrowotnej, czyli wszystko, co wprowadzili właściwie, czy sporą część rzeczy, które wprowadzili, rozliczanie się razem samotnych matek z dziećmi na przykład. To, co zamknęli, to teraz umożliwili, a to, co wprowadzili, to teraz wycofali. Więc. Drodzy Państwo, jak, jeżeli ja dobrze liczę, to powstaje, jeżeli Państwo są księgowymi, to może mnie Państwo poprawią. Chętnie o tym powiemy. Powstaje mniej więcej trzeci system podatkowy. Bo pamiętają Państwo, no pierwszy to jest oparty na, no, na polskim ładzie i yy, yy, drugi został stworzony przez Pana Premiera, kiedy Pan Premier powiedział, że właściwie że, że wszyscy, będzie się którzy można tracą rozliczać. mogą się rozliczać po staremu. A teraz jeszcze wejdzie trzeci system, te, te przepisy nie są uchwalone, który wejdzie od Połowy roku i, no, jeśli ja dobrze czytam, to będą trzy systemy podatkowe. Kochani księgowi, trzymajcie się mocno, ale będziemy wiem, was wspierać ty w stanie poburzy. Czy ty pamiętasz, Andrzeju, jak rząd reklamował wtedy ten Polski Ład? To miała być rewolucyjna zmiana. No, jest. no tam, To znaczy, rewolucyjna to była, ale ona miała... W ogóle wszystko naprawić, no, była wspaniała, doskonała i fantastyczna, pomimo, że wszyscy inni eksperci, może też politycy ostrzegali rząd, zresztą ostrzegali nawet ci z obozu władzy. Ale też. Słuchaj, jeżeli oni teraz używają jako uzasadnienia, jednego z. No bo narobili bałaganu, powiedzmy delikatnie, no, no, ale jednego, jedno z uzasadnień jest takie, no, że wojna wybuchła, więc trzeba uspokoić sytuację gospodarczą. Tylko, Szanowni Kochani przedstawiciele obozu władzy, wiedzieliście od listopada, bo Amerykanie wam przysłali tutaj szefową wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, która powiedziała, że między lutym, między styczniem a lutym będzie atak Rosji na Ukrainę. A to wyście wtedy Polski Ład dopychali kolanem, czyli wtedy nie przejmowaliście się wojną. Teraz się zaczęli się wojną przejmować. Teraz się zaczęli wojną przejmować, dokładnie, dokładnie tak. Dopychali przecież, pamiętasz, jak, jak to wyglądało, że ten Polski Ład też przechodził ekspresowo w jakiś... W ogóle nikt nie miał czasu nawet się zapoznać z tym. Zresztą mam wrażenie, że sam rząd się nie bardzo zapoznał z tym... Mam ma to nawet dowód. Z tym Polskim Ładem, no właśnie. Drodzy Państwo, koledzy nasi z Biznes Insidera Hmm, tak sobie to przeanalizowali. Dlaczego, skąd nagle ten przypływ uczuć do państwa samotnie wychowujących dzieci, do przedsiębiorców, do nauczycieli, do emerytów? No, skąd ten nagły przypływ uczuć? No, okazało się, szanowna Agnieszko, że oni, jak państwo pamiętają... Jak się okazało na początku roku, że ludzie dostają mniej pieniędzy, bo tam no, bo ktoś zgłosił się do ulgi, albo nie, no generalnie albo wyższe składki płaci, cokolwiek, ludzie dostawali mniej pieniędzy. To rząd na chybcika przyjął taką nowelizację, najpierw rozporządzenie potem w ustawie, żeby wycofać ten negatywny skutek, żeby ludzie dostawali ty żeby było tak, jak było. Tak? O czym okazało się teraz, jak zaczęli to doradcy podatkowi liczyć, że to, co teraz zostało oddane, i tak zostałoby potrącone na koniec roku. Czyli ludzie i tak na koniec roku dostawaliby mniejsze pensje albo musieliby w rozliczeniu rocznym dopłacić bardzo dużo. Czyli jednym słowem, za jakieś pół roku, 10 miesięcy maks. Okazałoby się albo pod koniec roku, pod część koniec roku ludzi, albo przy rozliczeniu wiedzą. kolejnego roku, przy rozliczeniu na, na wiosnę przyszłego roku, okazałoby się, że większość ludzi wyborami. i tak dopłaca masę. Więc oni się wystraszyli tego efektu i dlatego postanowili zrobić, żeby było tak, jak było. No wiesz, przed samymi wyborami to by ich dopadło, te, te dopłaty i te zwroty, więc, więc oni rzeczywiście są, są przestraszeni. No to będę na egzekwarza pozwolą państwo. Jarosław Kaczyński mówi, że wybory przyspieszone no raczej nie. nie. Zresztą opozycja musiałaby się zgodzić i to akurat jest prawda, bo PiS samo nie jest Tak, w ale opozycja chce. Zrobić przyspieszonych wyborów. Ale opozycja by się nawet do tego... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wróćmy nie, na nie, to, do polskiego to ładu. To jest co innego, czy to jest dobry pomysł, to jest co innego niż to, czy opozycja by przyłożyła do do tego rękę, no ale dobra. Wracamy do, do Polskiego Ładu. Jednym z ostatnich zdań na konferencji premiera poświęconej Polskiemu Ładowi było zdanie, że wyczerpała się forma współpracy pana premiera z ministrem rozwoju Piotrem Nowakiem. Powiem Państwu, że ja się czuję winny. Ja też. Czujesz się winny, dlatego że ostatnim stanie po burzy, sięgam tu do telefonu nie przypadkiem, zaraz Państwu powiem dlaczego. W yy, ostatnim stanie po burzy powiedzieliśmy, że Piotr Nowak, który. Do Ciebie też pisali? Też <laughs> do mnie pisali. Yy, który jest kojarzony. <laughs> to, tak? to samo, tak? No, zaraz. na dwa, no. dwa fronty piszą. Yy, dobrze, drodzy Państwo, Piotr Nowak, minister rozwoju, człowiek, który jest kojarzony, czy był kojarzony z Jackiem Sasinem, yy, lobbował w Komisji Europejskiej za przyznanie Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, którego Komisja dać przed wojną nie chciała, bo PiS nie był skłonny zmieniać tych swoich tak zwanych reform wymiaru sprawiedliwości. Zwłaszcza nie chciał skwitować Izby Dyscyplinarnej. będę w tej chwili... No wciąż walczy jeszcze o to. W Sejmie ruszyły prace nad projektem prezydenta, który realnie chce tę Izbę zmienić, no, trochę je chcą przypudrować, licząc na to, że pieniądze przyjdą. Rebranding Ale, zrobić. No, tylko tak, tej To izby. jest ładne określenie. Yy, rebranding. W każdym razie, Nowak tam jeździł. No i my o tym powiedzieliśmy. I napisał do mnie jeden od pana premiera. KPO dopina minister Buda, czy człowiek Mateusza Brawieckiego, pod politycznym parasolem premiera i, i kancelarii. Prezesa Rady Ministrów. Minister Nowak nie ma z tym nic wspólnego. I jeszcze parę tam ciężkich rzeczy. No, ale wiesz, I że to był okazało tylko pretekst. się. I okazało się, drodzy Państwo że minister Nowak zrobił spotkanie z dziennikarzami. Taka formuła, jest taka formuła spotkań polityków z dziennikarzami, off the record, czyli o, polityk spotyka się, informuje dziennikarzy, grupę dziennikarzy mniej więcej, co się dzieje, po czym y, jakby uzgadniają, y, autoryzują jego wypowiedzi, żeby mieć coś dla państwa czytelników, ale to szersze spotkanie służy temu, żeby oni mieli jakąś większą wiedzę o tym, co się dzieje. I ten Piotr Nowak, minister rozwoju, który raptem kilka miesięcy, pięć miesięcy jestem ministrem, zrobił takie spotkanie z grupą dziennikarzy. I po tym spotkaniu ukazała się depesza polskiej agencji prasowej, z której wynikało, że właściwie ta sprawa Krajowego Planu Odbudowy jest dopięta. I z kontekstu wyglądało na to, że tak jakby Nowak to dopiął. I rozpętała się szanowna Agnieszko Burza. Następnego dnia wystąpił rzecznik rządu, który powiedział, że właściwie minister Nowak to tam nie bardzo... To... Po pierwsze, nie prowadzi tych rozmów w Brukseli, co bardzo mocno podkreślano. Po drugie, że coś słyszał w kuluarach, być może. No ale tak naprawdę ten plan jest niedo, yy, niedograny jeszcze. Tylko, że no, to w ogóle był pretekst, przecież wiemy. Tak? To znaczy, wiemy, że yy, sami ostrzegaliśmy. Piotra Nowaka, że musi uważać bardzo, bo ma wielu przeciwników. Ale panie ministrze, kiedy nie bierze się naszych przestrug głęboko. Dokładnie. Do Piotr Nowak, jako człowiek uważany za człowieka Jacka Sasina, był wymieniany, a i to na, jako przyszły minister finansów i jako premier, który człowiek, który mógłby zastąpić Mateusza Morawieckiego. Taki był. Morawiecki był... 2-0. Morawiecki 2.0, tak dokładnie to... Taki technokratyczny typ też. Człowiek z biznesu... Yy, yy, z tak... Tylko trochę mniej kostyczny. On jest taki bardziej... Yy... Ale chyba okazało się, że mniej politykę yy, rozumie, wydaje mi się. Tak brzmiała, drodzy państwo, ta depesza Polskiej Agencji Prasowej. No jest ważna, bo zaraz na, będziemy o niej rozmawiać. Komisja Europejska lada chwila powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Jest polityczna zgoda Komisji Europejskiej na jego uruchomienie. Zapowiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Według Nowaka trzech unijnych komisarzy miało go zapewnić, że jest w Komisji Europejskiej polityczna zgoda na Krajowy Plan Odbudowy i że lada chwila zostanie on uruchomiony. Minister podkreślił, że Polska spełnia warunek Komisji Europejskiej dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Taki projekt płynął do Sejmu. Wpłynęło kilka, panie ministrze, to mówimy o tym, że głównie prezydencki będzie rozpatrywany. I, ale zresztą to, co mówił Nowak, pokrywało się z informacjami, które mamy z drugiej strony też. No, Donald Tusk na spotkaniu z politykami Platformy mówił, że, że generalnie taki to przyznanie KPO. Wisi w powietrzu. I teraz, dlaczego nagle ludzie premiera, tacy jak e, Michał Dworczyk i Piotr M e, Miller, zaczynali, zaczynają ostro atakować e, Nowaka? Ym, 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 szef kancelarii premiera, czyli Dworczyk, powiedział, że byłby raczej ostrożny w formowaniu opinii na temat KPO, ponieważ e, minister Nowak nie prowadzi rozmów z szefową Komisji Europejskiej, Urszula von der Leyen. Rzecznik rządu powiedział, nie ma takiego porozumienia, jestem zaskoczony tymi informacjami. Jeżeli rzecznik rządu mówi tak o ministrze, to znaczy, że jego dni są policzone i rzeczywiście trzepnęli, trzepnęli pana ministra, trzepnął pan premier po raptem No za, zgo za zgodą prezesa Prezes powiedział w jednym z wywiadów, cały czas wraca jak że to jest słuszna decyzja i nikt nie jest przystawa przystawany, przyspawany do stołka yy, i tak, i yy, że oczywiście o tym wiedział, yy, ale większość ludzi, powiem Państwu, nie wiedziała. To znaczy, są sprzeczne Taki informacje, czy Nowak wiedział. On miał dzień wcześniej spotkanie z takimi kręgami biznesowymi i szybko się z niego ewakuował, więc być może się dowiedział, ale większość ludzi, większość polityków, nawet członków rządu o tym nie miała zielonego pojęcia. I teraz, tak, za co on leci? To wszystko jest pretekstem. Yy, dlatego, że tak jak powiedziała Agnieszka, on. Znaczy, to był człowiek. Zaraz Ci przeczytam dwa SMS, Ja ci też dużo dostałam. przeczytam. Mamy nowych informatorów w stanie po burzy. No. Mamy dla Was wszystkich ostrzeżenie, szanowni. Yy, więc słuchajcie tej audycji, jeżeli chcecie na swoich kolegów do nas, no, nie, chcę, nie chcę powiedzieć słowa, donosić, bo to nie tak. Chcę znaczy, po, ja bym... chcecie poinformować za naszym pośrednictwem naszych szanownych słuchaczy oraz yy, propagandystów TVP. Dobrze, yy, więc tak. Przede wszystkim on stanowił konkurencję dla Morawieckiego. Tak realnie, to znaczy on sobie zbudował relacje z Jarosławem Kaczyńskim, I żeby było śmiesznie, kiedy Morawiecki, jeszcze nie był premierem, tylko ministrem finansów, to ten Nowak był wiceministrem i on od początku Ale relacje były okropne. On kwestionował wiele działań Morawieckiego, śmiał się z jego tego programu zrównoważonego rozwoju, tzw. planu Morawieckiego. No okazało się, że Nowak miał rację, bo mimo znaczy jeszcze przed wojną ten program nie był kompletnie realizowany. I doszło do takiego starcia, że Nowak wyjechał w roku 2020 do pracy w międzynarodowym funduszu walutowym. Potem dość szybko z powodów osobistych chciał wrócić i wrócił, bo Sasin mu umożliwił, zbudował dla niego taką tutaj trampolinę. Wrócił jako minister rozwoju. Sasin mu to wylobował Jarosława Kaczyńskiego, ale Nowak też dbał o osobiste relacje z Kaczyńskim. Począł się silny na tyle, że wewnątrz obozu władzy dość otwarcie występował przeciwko Morawieckiemu i merytorycznie i niemerytorycznie. Panie ministrze. Ja bym nawet zrozumiał żarty z pani minister Olgi Sameniuk, która odpowiada, czy współodpowiada za program kosmiczny, bo to brzmi kosmicznie. No ale jest dziewczyną pana wiceministra finansów Piotra Patkowskiego i jest protegowaną Michała Dworczyka. To jest duże ryzyko, jak pan z niej żartuje. Tak? W takich kręgach, że to nawet do stanu po burzy dociera. Ale rozsyłać memy z premierem... Znaczy one są dość śmieszne, bo <śmieszczone> jasność, tak. ale... Na co pan liczył? Że premier Memów nie rozumie, że mu nie doniosą? Więc, jakby była przesada. My to obracamy w żart, oczywiście, chociaż takie rzeczy miały miejsce, ale. On sobie pozwalał na bardzo dużo. A ten tak, zasadnicza... jeszcze budował się pr bardzo mocno, co bardzo denerwowało ekipę pana premiera, no bo tam są przecież mistrzowie PR Ale Agnieszka, przypomnij sobie ten. Wszystko, wiem, że wszystko wojna unieważniła, ale proszę państwa, początek roku, jak ten polski, bardzo polski, najbardziej polski narodowy, jeszcze bardziej narodowy ład się wykładał, to Morawiecki wisiał na włosku. Więc szukanie jakiegoś premiera technicznego było. Tak. Nowak się gdzieś tam wpisywał, zwłaszcza Pojawił Sasin, się. który walczy z Morawieckim, próbuje go wysadzić z siodła. lansował tego Nowaka, więc Morawiecki realnie miał się go... Mógł się go obawiać. Tak, no tak tym bardziej, że w, tamtym, że w tamtym czasie jeszcze wszyscy ludzie Mateusza Morowieckiego byli wyrzucani z, zewsząd. Sasin Wywalał ich ze spółek. Tak. Wywalał ich ze spółek. Nowak jest rzeczywiście kojarzony z Jackiem Sasinem, ale przeczytam ci coś takiego, co pokaże, że praktycznie nikt nie wiedział, co się, co się wydarzy, a zwłaszcza ludzie z otoczenia właśnie Nowaka. Może będziemy mieli nieoficjalny komentarz do zmian podatkowych, które za chwilę ogłosi Soboń, dam znać później. To jeden Artur SMS. Soboń to jest człowiek premiera, piąte ministerstwo, już w tej chwili ministerstwo finansów, jako wiceminister odpowiada za zmiany w Polskim Ładzie. I drugi już niezwiązany z... Nie było jakoś komentarza do zmian podatkowych, był natomiast taki. No to mamy wojnę polsko-polską, wywalamy pretendenta do tronu, Putin się cieszy, idzie burza. Drodzy, drodzy państwo, no już mówię zupełnie poważnie, w tej chwili sytuacja jest taka, że my nie mamy ministra finansów, Jeśli nim pan premier, Zakładam, że premier ma wiele innych rzeczy na głowie. Nie mamy miejsca rozwoju, czy nie mamy kluczowych resortów gospodarczych obsadzonych. <laughs> I teraz tak. Jest kilka mm, takich y, interesujących informacji. Może zacznijmy właśnie od tych członków rządu. Dziękujemy członkom rządu, którzy, y, którzy zgłaszają się do nas, rejestrują. O nas dbają. dbają o nas bardzo intensywnie, chociaż publicznie nas nie lubią. Dbają o nas bardzo intensywnie. W każdym razie y, ja mam dla was przestrogę. Jak rejestrujecie Konta na darmowych portalach, to uważajcie przede wszystkim. Po drugie, no, nie gniewajcie się, ale no, raczej nie będziemy Wam odpowiadać, żeby potem nie było, że macie nas na jakichś mailach i przeczytamy na poufnej rozmowie. Natomiast przede wszystkim mamy dla Was radę. Mamy dla Was radę człowieka, który wie, co mówi. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak z pozoru błahe informacje mogą być istotne dla operacji prowadzonych przez wywiad rosyjski, powiedział mistrz internetowego umiaru Michał Dworczyk. Więc weźcie to sobie do serca, kiedy kontaktujecie się ze Stanem Poburzy, ale jeden z właśnie z takich. Y, naszych nowych informatorów, który sam się zadeklarował, że będzie nam dostarczał informacje. Zresztą bardzo sympatyczne ma nazwę konta, nawiązującą do jednego z klasycznych filmów. I, i nie jest to Kevin Sam w domu, ani Ojciec Chrzestny, ani Szklana Pułapka. W każdym razie napisał coś takiego. Y, takie dwa elementy. Zaraz się zastanowimy, czy nasz informator z branży filmowej ma, y, ma rację, ale y, on zdradził trochę kulisów, które nam się potwierdzają w innych źródłach. Że zakształcowanie wizerunku Nowaka odpowiadała pani Agnieszka Chrostowska. Ym, no i tutaj sobie trochę drwi. My tego nie podzielamy, że ona działała, współorganizowała spotkania lednickie. No, sprawy światopoglądowe to nie jest coś, w, w co my wchodzimy. Natomiast ona się cieszyła zaufaniem po, po, y, Nowaka. To z jej inicjatywy odbyło się to spotkanie z dziennikarzami, o którym Państwo mówiliśmy, tak rzeczywiście było. I nasz informator z branży filmowej pisze, że po, po nim w porozumieniu Chrostowskiej z Polską Agencją Prasową powstał ostry i pilny komunikat o środkach z KPO, za wiedzą i aprobatą tylko i wyłącznie Chrostowskiej, bez wiedzy Ministerstwa Rozwoju i Centrum Informacyjnego rządu, Amen. czyli on obciążają technicznie. Pan i Chrostowska działali w tandemie. Wiesz co, czy, czy tak jest? Dalej. A tak, nie to ten sam. się z innymi pracownikami. To ten sam. To ten sam. I teraz no. drugi element. Znaczy ja, ja, ja uważam, że to jest tylko pretekst. To znaczy można oskarżać rzecznika, że nie doautoryzował wypowiedzi. Zaraz państwu powiem, jak ta wypowiedź naprawdę wyglądała. Yy, która posłużyła jako pretekst. Ale jest też drugi element i to jest element spisku. Element spisku jest taki, że premier czekał na okazję, a ta okazja się pojawiła. Wszystko poszło bardzo sprawnie. Warto zwrócić uwagę na model działania, bo ten model po raz kolejny się powtarza. Dworczyk, Strzałeczka, Surmacz. I to jest tym wszystkim najsłodniejsze. O co chodzi? No mamy Michała Dworczyka, wspomnianego mistrza y, internetowego kamuflażu, który udziela rat innym co do informacji, które mogą mieć znaczenie i żeby uważać w sieci. I szefa Polskiej Agencji Pracowej, Wojciecha Surmacza. Na, ma na mailach Dworczyka, tego, który uważał i który zna się na higienie w sieci, Surmacz generalnie tam meldował gotowość do wykonywania zadań. I ten spisek, który państwo usłyszą, zwłaszcza w kręgach politycznych bliskich Jackowi Sasinowi, jest taki, że dziennikarz, czy konkretnie w tym przypadku dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, poszła na spotkanie z Nowakiem, używając żargonu dziennikarskiego, podkręciła jego wypowiedź. Tę wypowiedź autoryzowała rzeczniczka, nie rozumiełem sobie, nie zdając sobie sprawy z rangi tego, co zatwierdza. I to zostało przez Surmacza w P Polskiej Agencji Prasowej z radością opublikowane i wtedy dworczyk z Mylerem zaatakowali Nowaka. Powiem i... Państwu, szanowni informatorzy z branży filmowej, to, to trochę było bardziej skomplikowane. według jakby Nie wchodząc w, jakby w kulisy świata dziennikarskiego, my wiemy, że to wyglądało troszeczkę inaczej. Wyglądało to tak, że naprawdę Morawiecki szukał pretekstu. Tak. Po pierwsze, bojąc się, że Nowak w jakiejś sytuacji może go zastąpić, a po drugie, bojąc się tego, że jeżeli ten Krajowy Plan Odbudowy zostanie klepnięty, no to będzie kilku autorów sukcesu. A premier sukcesem dzielić się. Premier nie chce. Nie lubi się dzielić. Odezwałem się do członka rządu, tu też jest nasz nowy informator, yy, który nie jest stroną w, w tym konflikcie. Zapytałem go, jaką to ocenia. I on mi napisał tak. Seria wypowiedzi Nowaka i dworu Morawieckiego, czyli mówimy o dworczyku i Millerze, była proxy war, czyli wojną zastępczą. No bo jaka jest prawdziwa wojna? To już tutaj ode mnie. To była wojna między Morawieckim i Sasinem. I teraz tak. Kaczyński, pisze mi ten rozmówca z rządu, ogłosił zawieszenie broni w wojence w rządzie, bo teraz nie jest na to czas. Zarządził uspokojenie relacji między Sasinem a Morawieckim, zakazał Sasinowi osłabiać dalej pozycję Morawieckiego. Natomiast to, co premier zrobił, to te informacje o Nowaku, który jeździ do Brukseli, rozmawia o KPO i rozgłasza, że to on, uznał za uderzenie w jego pozycję. Dlaczego? Bo po pierwsze, właśnie jak będzie KPO, to Nowak powie, że jest półtorem. Sasin także, a jeżeli nie będzie KPO, to spadnie to na Morawieckiego, bo Sasin pójdzie do Kaczyńskiego i powie: No, przecież Nowak wszystko dopią. Dlaczego Morawiecki i jego ludzie, czyli, nie ma kasy? czyli Buda, który operacyjnie ma wszystko dopiąć? Przecież Nowak załatwił polityczną zgodę. Dlaczego Morawiecki i jego ludzie nie są w stanie tego sfinalizować? I to uderzałoby w Morawieckiego. I ta cała operacja została przez Morawieckiego przedstawiona, ta cała operacja wokół KPO. Jaką intryga Sasina, po to, żeby Morawieckiego postawić w trudnej sytuacji, albo żeby przypisać sobie jego sukcesy w sprawie KPO, albo jeżeli, jeżeli nie dojdzie do klepnięcia KPO, to żeby powiedzieć, no ale przecież my zrobiliśmy wszystko co trzeba, tylko Morawiecki sknocił. Więc Kaczyński uznał, znaczy Kaczyńskiego te argumenty przekonały. I sposób ogłoszenia dymisji, wracam do członka rządu, to ukłon stronę Morawieckiego, żeby mógł innym pokazać swoją siłę, której realnie ma coraz mniej, bo Kaczyński widzi i wie w wielu ważnych sprawach został przez Morawieckiego wprowadzony na miny, tutaj chodzi o relacje z Unią Europejską, Polski Ład, ale Kaczyński uznaje, pisze dalej ten człowiek, że przy tej sytuacji na wschodzie nie czas wskakiwać na pochyłe drzewo. Zapytałem. Okej, okay, ale czemu aż tak pozwolił upokorzyć Nowaka, bo to jednak było pokorzenie i to przy okazji był cios dla Sasina. Żeby Sasina uspokoić, twardo powiedział mu nie teraz, skoro wcześniejsze ostrzeżenia nie zadziałały. I to jest moim zdaniem kwintesencja tej rozgrywki, która też pokazuje, drodzy państwo, że w kontekście wojny w Ukrainie trwa nie tylko wojna władzy z opozycją, a czasami opozycją powiedz no tak władza zarzucał. Ale to jest, tak zarzut, ale czytałam, to jest we, wojna, wojna wewnętrzna. Wojna polsko-polska, tak jak, tak jak to y, napisane w SMS-ie, którego dostałam. mnie, no to był pretekst zresztą sam Nowak nie wiedział właśnie. No, by, był to sposób pokażający, bo y, on przyznał, że on się dowiedział y, od dziennikarzy, że y, i z konferencji prasowej właściwie z y, y, premiera, że właśnie został zdymisjonowany. No tak. Drodzy Państwo, przechodzimy do egzekazy pana prezesa, który nam towarzyszył i tak przez pierwsze dwie części stanu po burze, ale trzecią poświęcimy tylko i wyłącznie jemu. Szanowna Agnieszko, Jarosław Kaczyński udzielił y, dwóch wywiadów y, mediom, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością, y, czyli y, Państwowemu Radiu Polskie Radio 24 oraz y, Gazetom. Orlenu. Kilka mam cytatów dla ciebie z tych wywiadów. Może najpierw z wywiadu dla Gazety Orlenu. To, tak jak mówiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Fakt, że możemy w tej chwili na podstawie badań liczyć na bardzo dobry wynik, to nie jest przesądka, żeby w trakcie wojny robić wybory. Powiedział, że zostaje w rządzie no, ze względu na sytuację nie w Ukrainie, ale z drugiej strony też sytuację wewnętrzną prawa i sprawiedliwości, jak Państwo słyszą. O tej misji pokojowej jeszcze. To, co zaproponowałem w Kijowie, jest zrobieniem więcej w warunkach całkowicie legalnych, przewidzianych przez prawo międzynarodowe. Nikt przecież nie planuje wejścia na teren Rosji. Misja pokojowa byłaby na terenie Ukrainy, za pełną zgodą władz ukraińskich. I taka misja by bardzo pomogła w wymiarze humanitarnym. Nie ma co ukrywać. Korzystnie zmieniłaby sytuację strategiczną na Ukrainie. Przy czym, tak jak mówię w tym kolejnym wywiadzie w Polskim Radiu 24, Sam Kaczyński powiedział, że ta misja nie, zyska, nie zyskała poparcia. Mówi też o wzmacnianiu armii trzeba umocnić własne siły. Do tego ma służyć armia, która ma powstać w ramach realizacji tego, co zakłada ustawa o broni ojczyzny. To będzie armia, jakiej w tej chwili w Europie, mówię, o konwencjonalnej armii nie ma nikt. Ambitny cel przez 6 lat Prawo i Sprawiedliwość, poza tymi wojskami obrony terytorialnej, ter które jak się okazuje są potrzebne. Mimo krytyki opozycji to nie wzmocniło znacząco Prawo i Sprawiedliwość Polskiej Armii. Hmm. Natomiast kl kluczowe y, Agnieszko jest to, co Kaczyński mówi o Smoleńsku, bo niedługo jest rocznica smoleńska. I najpierw sięgnijmy też do tego wywiadów dla Polska Press. Mówi tam tak. Do tej pory zawsze to wszystko miało swoje luki, mówi o swoim myśleniu o Smoleńsku. Jestem prawnikiem, co prawda już może byłem, bo nie praktykuję tego zawodu, ale jednak. I wiem, że dziś mówimy o czymś, co absolutnie można traktować jako dowody, tylko one niekoniecznie odpowiadają na pytanie, kto po nazwisku. Odpowiadają za to na pytanie, co się stało. Więcej na ten temat nie mogę mówić. Mam prawo jako poszkodowany dostępu do różnych śledztw, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć. Mogę natomiast powiedzieć, że pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami mam wyjaśnienie całości. I tu mówi, że więcej nie powie, po czym w Polskim Radiu 24? Proszę posłuchać. Przez te lata, mając osobiste przekonanie, że doszło do zbrodni do zamachu, no nie mogłem jednak tego wszystkiego razem złożyć w pewną całość. Ja mówię tutaj od strony technicznej, nie mówię tutaj o winie, o politycznym. Mówię tylko o tym, żeby sobie odpowiedzieć, jak to było, w jaki sposób do tego wszystkiego doszło, czyli krótko mówiąc, jak dokonano tego wszystkiego, co wiąże się z no, zamontowaniem jakichś środków wybuchowych w samolocie, w jaki sposób to zostało odpalone, dlaczego ten samolot, chociaż przecież piloci zrobili wszystko, co trzeba, żeby się podniósł, żeby zaczął. Zwiększać wysokość zaczął padać. No i w końcu, jak to było z tym um, rozerwaniem samolotu? Dlaczego ciała zostały rozerwane w ten sposób? Iż w żadnym wypadku nie da się tego wyjaśnić tymi przeciążeniami, które były związane z samym uderzeniem o miękką ziemię. A że była miękka, to ja sam tego samego dnia, bo byłem przez Smoleńsku, Położono mogłem beton. sprawdzić. No, teraz o jest beton, ale wtedy była miękka ziemia, właściwie błoto, co bardzo zmniejsza siłę uderzenia. No, dzisiaj mogę powiedzieć, że te wszystkie pytania. Uzyskały jakąś odpowiedź, i to zostało ujęte w pewnym dokumencie, który do tej pory nie był przedmiotem publicznej debaty, ale mam nadzieję, że niedługo się nim stanie. A to, co mówił prezydent Żeleński, a później w specyficznej formie eks-wicepremier Rogozin. Powtórzył, no zapraszając jest, pana do Smoleńca. Tak, tak. No to to, to takie było w gruncie rosyjskie rosyjskie poczucie humoru. Przyznanie się przez drugą stronę do tego, jak to naprawdę było. No, ja wiem o tym, że oczywiście wielu ludzi nie przekonamy, bo no jeżeli ktoś się upierał. Przy różnego rodzaju absurdach przez lata, to pewnie z tego trudno mu będzie zrezygnować, bo musiałby zmienić samoocenę. A to jest, jak wiedzą wszyscy doświadczeni ludzie, a już w szczególności psychologowie, jest bardzo trudne. Ale fakty są faktami, nie, nie da się ich podważyć. Czyli Agnieszko, wraca kwestia zamachu, i Jarosław Kaczyński wraca do, takiego, do takiej twardej linii sprzed lat. Dziesięciu, mniej więcej i wygląda na to, że to się stanie doktryna obozu władzy, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się rocznicy katastrofy. No Powiedzmy sobie jeszcze, że wraca paliwo smoleńskie. Ja się trochę, trochę tego obawiam Ale czemu w tym wraca, kontekście. Twoim w tym kontekście wojennym, bo, jest, bo są okoliczności niestety ta wojna. Jakby, jakby na to nie patrzeć, to okoliczności sprzyjające ym, powrotowi. Czyli tego. skoro Putin atakuje Ukrainę tak, i morduje Putin... kobiety i dzieci, tak, to mógł też a... wcześniej zamordować Lech Kaczyńskiego. Tak jest, dokładnie. A skoro jeszcze dostaje pan prezes takiej informacje, przyjeść do, yy, do Smoleńska, no, sprzyja to tak jakby yy, odgrzaniem tego. To oczywiście działa wyłącznie na najtwardszy elektorat PiSu, ale też do niego to jest yy, adresowane. Tak? To znaczy, to wojsko to jest taki mobilizacyjny. Żeby to wojsko właśnie nie przysiadało, żeby się, żeby maszerowało no jak, jak w każdej innej partii. Więc mobilizuje po prostu ten swój żelazny elektorat, ale wykorzystuje do tego sprawę no właśnie niestety w kontekście wojny. Znaczy, znowu ta wojna na Ukrainie, to nieszczęście, które się tam dzieje, jest zaplątane w naszą polską politykę, na użytek obozu władzy i to jest. To jest niesmaczne, smutne. Nie wiem, jak to nazwać. Drodzy Państwo, żebyśmy też rozumieli, bo, bo jest tak, prezes Kaczyński o tym wspomniał, że prezydent Załęski, występując przed polskim parlamentem, użył takiej tak. sugestii smoleńskiej, żeby była jasność. Zołański występując w różnych parlamentach używa, używa takich wszystkich, bardzo wszystkich argumentów. mocnych, lokalnych wątków, czyli w brytyjskim nawiązuje do Churchilla, w amerykańskim nawiązuje do Martina Luthera Kinga, w węgierskim czy wracając się do Węgrów, o tak może będę precyzyjny, do Wiktora Orbana nawiązuje do współudziału Węgrów w, w mordowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Kiedy, mówi, kiedy występuje przed parlamentem niemieckim, to nawiązuje do Zbrodni niemieckich w Ukrainie popełnionych w czasie II wojny. Więc on szuka takiego lokalnego zaczepienia. Tak. I, I on miał taką niejasną, y, takie, no, takie wiecie, co się stało w Smoleńsku, miał takie wystąpienie. I tutaj Kaczyński do tego nawiązuje, ale bardziej nawiązuje do Rogozina. Rogozin to jest były wicepremier y, Rosji, były ambasador y, Rosji przy NATO. Które rzeczywiście napisał yy, yy, na Twitterze, kiedy Kaczyński odwiedzał Ukrainę, przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy. Tylko muszą Państwo też zdawać sprawę. Oprócz tego, no, to, jest, to jest skrajnie głupie i świadczy o samym Rogozinie, który jest takim prowokatorem. Prowokacyjny, tak, ale to miało prowokować, tak. Tak, i dla Jarosława Kaczyńskiego było to przyznanie się przez drugą stronę do tego, jak naprawdę było. Rogozin nie jest w ścisłym kręgu władzy. I ja powiem tylko Państwu, jakby nie, wchodz, nie chcąc wchodzić w detale, żeby nie było, że my bronimy Rogozina, bo tutaj nasi fani, niektórzy tego z TVP już na to Zrobił czekają. Nie, materiał. nie, nie bronimy Rogozina. Powiem Wam więcej. Czytać za niezależną.pl 2013 rok, kiedy Mołdawia podpisywała umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską, to Rogoznik powiedział Mołdawian czeka wyjątkowo mroźna zima. Czyli po prostu groził odcięciem gazu. Słuchajcie, drodzy państwo, 2015 rok, czyli to już było po Krymie, po zajęciu Krymu przez Rosjan i po rozpętaniu wojny w Donbasie. I wtedy sankcje były. Takie pierwsze tam takie smyranie się właściwie, to co to były za sankcje. Ale były jakieś tam sankcje wprowadzone na Rosję. Oni nam grożą, że nie dadzą wiz Powiedział Rogozin, ale czołgi nie potrzebują wiz. Więc on ma tego typu sposób wypowiadania się. Na przykład w 1992 roku, drodzy Państwo, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, to on złożył wniosek do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, aby uznała niekonstytucyjność porozumień białowieskich podpisanych przez prezydenta, przez liderów Rosji, Białorusi, Ukrainy, które de facto rozwiązały ZSRR. Więc on też groził na przykład Japonii. Notabene Rosja rozpoczyna w tej chwili ćwiczenia na Wyspach Kurylskich, które stanowią taki. Teren sporny z Japonią, jednocześnie odstępując od rokowań pokojowych z Japonią, bo oni ze względu na to, że zajęli pod koniec wojny Kurylę, nie mają traktatu pokojowego wciąż z Japonią. Więc on też Japończykom groził tam w związku z Kurylami, jakimiś konsekwencjami. Więc to jest cały Rogozin. Wyciąganie czy używanie go jako argumentu do katastrofy smoleńskiej, do, do, jako dowód jest, mówiąc delikatnie, mało poważne. Natomiast ja sądzę, że wiem, o czym mówi Jarosław Kaczyński, bo to jest takie jego typowe, wiem, ale nie powiem, prawda? Zoliczę się, że niedługo Państwo poznają ten dokument, i tak dalej. Prawdopodobnie chodzi o opinię biegłych przygotowaną na użytek śledztwa smoleńskiego, które trwa już od pierwszych dni 2010 roku i zostało przejęte przez PiS w roku 2016. Specjalny zespół powstał. Odkładamy na w ogóle Macierewicza jego podkomisję, bo tego nikt nie traktuje poważnie i nie wróci Macierewicz, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński wróci do TSO zamachu. I yy, 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 po pierwsze prokuratura, kiedy przejęła rząd, czy PiS objął rządy, stworzyła ten zespół, przeprowadziła, nie wiem czy państwo pamiętają, ekshumację wszystkich ciał. I to zostało zresztą zakwestionowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, że część rodzin nie chciała ekshumacji, a mimo to członków ich rodzin ekshumowano. I yy, wysłała je do badania do zagranicznych laboratoriów. I ja to sprawdzałem kilkakrotnie, ostatni raz w, dwa lata temu, w kwietniu 2020 roku. Część tych laboratoriów już wtedy skończyła pracę. Prokuratura do tej pory nie informowała o wynikach ich badań. Więc myślę, że tutaj Kaczyński może uzyskać jakieś informacje, że były na przykład materiały wybuchowe, więc dla niego on też mówi, jak Państwo słyszeli, o tym, że jakieś bomby mogły tam zostać zainstalowane, materiały wybuchowe, więc być może, być może on z tego czerpie. I drugi element jest taki, że. Tuż przed przejęciem władzy przez PIS do prokuratury trafiła kompleksowa opinia biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej, która była bardzo niekorzystna dla pilotów i generalnie polskiej strony, o wiele bardziej niż raport komisji Millera przygotował ją kierował takim zespołem 20 ekspertów, emerytowany pułkownik Antoni Milkiewicz. To jest człowiek, który jest legendą wśród badaczy katastrof lotniczych, bo w 1987 roku za PRL, jako naczelny inżynier wojsk lotniczych, był członkiem komisji wyjaśniającej przyczyny wypadku Iła latającego w barwach lotu, czyli radzieckiego samolotu w, latającego w locie w lesie kabackim w Warszawie i wtedy wytknął Rosjanom błędy konstrukcyjne w tym samolocie, co generalnie zakończyło jego karierę w lotnictwie, jak się państwo domyślają, a zatem człowiek pokazał charakter. I ten, ta opinia biegły została odrzucona przez ten zespół stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość, czy, czy ludzie przez PiS, prokuratorzy przez PiS skierowani do badania katastrofy smoleńskiej, Stworzyli w tym wiceszef prokuratury krajowej Marek Pasionek. On stwierdził, że mają wiele zastrzeżeń do tej opinii, chociaż nigdy właściwie nie powiedzieli, jakie mają zastrzeżenia i zaczęli budować alternatywną opinię, alternatywną komisję złożoną z ekspertów międzynarodowych. Nie ujawnili jej składu, ale twierdzą, że to są eksperci, którzy badali zamach terrorystyczny ameryka amerykańskiego Boeinga nad Lockerbie w Szkocji w 1988 roku. Jeśli dobrze pamiętam, to Libijczycy zatem stali Kaddafiego. Wodowanie Erbasa na rzece Hudson w Nowym Jorku w 2009 roku, pewnie Państwo pamiętają tę sytuację i zastrzeżone to jest rok 2014, mówiliśmy o tym państwu niedawno. Zestrzelenie przez Rosjan malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą yy, oraz wypadek niemieckiego Airbusa we francuskich Alpach w 2015 roku. Tam doszło do takiego. Do, do, sam pilot popełnił samobójstwo, tylko tak popełnił, że wszyscy zginęli razem z nim. Oraz katastrofę promu kosmicznego Kalambia. Więc to, czego ja się domyślam, to że ta, ci eksperci zewnętrzni przygotowali analizę, tak jak mówi Kaczyński, no nie mówimy kto, ale mówimy jak. Pewnie alternatywnie przedstawili kilka scenariuszy, które Jarosław Kaczyński wybrał sobie ten, który pasuje Którym do, do pasuje. zamachu. I PiS wróci do tej retoryki, bo zgadzam się z Agnieszką, że to, co robi Putin, jest takim, znaczy, jeżeli ktoś. No jest klimat, no jest klimat. Jeżeli ktoś tak. zakładał, że Putin pewnych rzeczy nie zrobi, no to jak ogląda Ukrainę, no to y, widzi, że zrobi. Tylko, że to jest trochę myślenie ahistoryczne, bo trzeba też jakby rozważać, jak Putin, zresztą robiliśmy na ten temat cały program, jak on prowadził politykę. Pamiętajmy, to był 2010 rok, były inne relacje między krajami Unii Europejskiej, między Polską też a Rosją. W każdym razie, drodzy państwo, ocenę katastrofy smoleńskiej pozostawiamy państwu. Niedługo to wróci, tak czy inaczej. Wróci już 10 kwietnia. Albo wcześniej, bo zapewne wcześniej takie wnioski będą przedstawione. I mamy taką sytuację, że mamy wojnę władzy z opozycją w tle Wojny wojna wewnątrz. w Ukrainie. Wojna wewnątrz obozu władzy. Nie mamy ministra finansów, ministra rozwoju w tle wojna w Ukrainie. I mamy jeszcze powracający konflikt o Smolensk. Może tak musi być po prostu? Może tak nie powinno być po prostu. Ktoś z tego wyciągnie wniosek, że kryjemy prawdę, prawda? Nasi fani z telewizji państwowej. Nie, nie Ale... chcemy wykryć prawdy tylko po prostu opowiadamy, jak wygląda polityka w tej chwili. A wiesz, co mnie jeszcze najbardziej zafascynowało? Czytałeś ten fragment wywiadu w Polskim Radiu 24, że Jarosław Kaczyński przyznaje się, że ten jego plan, że tak powiem ukraiński, czyli tej misji pokojowej w Ukrainie, no to on nie ma szans. A ja dzisiaj tu jechałam i słuchałam właśnie Polskiego Radia 24 i tam przekonywali mnie wciąż ludzie, że ten plan ma zwolenników. Więc ja już nie wiem że trzymają kciuki za prezesa po prostu. To, co Państwo, to był y, stan po burzy. Zapraszamy Państwa za tydzień. Agnieszka Duszyńska, Andrzej Stanok, czy się nisko.